Witam serdecznie. Tematem mojego dzisiejszego poradnika będzie efekt auto-duckingu. O właśnie, dokładnie taki, jaki aktualnie możecie wysłuchać. Efekt ten polega na modulacji tła dźwiękowego pod mikrofon. Ja dzisiejszy poradnik nagrywam sobie przy pomocy programu OBS Studio. I efekt auto-duckingu właśnie mam ustawiony w OBS-ie i dzisiaj chciałbym Wam o tym opowiedzieć, jak sobie podobny efekt w OBS-ie ustawić i jak nagrać stosowne tło muzyczne z własnym komentarzem. I OBS aktualnie odtwarza mi, albo można powiedzieć nagrywa, dwa źródła dźwięku. Pierwszym źródłem dźwięku jest mikrofon i to wszystko, co do tego mikrofonu mówię. A drugim źródłem dźwięku jest komputer i aplikacja AIMP uruchomiona w tle, która odtwarza przygotowaną przeze mnie ścieżkę dźwiękową. A cała modulacja ścieżki dźwiękowej pod mikrofon jest wykonana przy pomocy dostępnych filtrów w OBS. I dlatego teraz przejdę do urządzenia audio, które zbiera dźwięki z mojego komputera. Włączę sobie zakładkę filtry. No właśnie. No i pokażę Wam, że tutaj w filtrach mam wybrane dwa filtry, które wchodzą w skład dostępnych filtrów OBS. Filtr limiter jest to tak zwany ogranicznik. Można powiedzieć taki zawór bezpieczeństwa i limiter nie przepuszcza mi sygnału audio powyżej 6 dB, a więc tutaj od tego poziomu w górę. Limiter nie przepuszcza i właśnie dzięki temu narzędziu chronię się przed przesterem. Całą modulację, inaczej mówiąc cały efekt auto-duckingu, wykonuje kompresor. I teraz, jeżeli pozwolicie, to powiem, jak ten kompresor działa i dlaczego akurat takie ustawienia sobie przyjąłem. W ogóle kompresor jest narzędziem służącym do kompresji audio, a więc można powiedzieć, sygnał dźwiękowy kompresowany jest w maksymalnych poziomach o ustalony stosunek i o wyznaczony próg głębokości. A więc to są jakby dwa główne parametry. Ja przykładowo, stosując efekt auto-duckingu, mam ustawiony stosunek kompresji 12:1 i ten stosunek kompresji w moim przypadku rozpoczyna się od poziomu audio minus 40 dB. Jak tutaj spojrzymy sobie na potencjometr, to minus 40 dB to dokładnie ta granica. I teraz widzicie, jak mówię do mikrofonu, no to poziom tła muzycznego lekko wychodzi poza granicę minus 40 dB, bowiem część sygnału jest przepuszczana. I
Dokładnie mówiąc, stosunek kompresji wyznacza to, o ile decybeli to audio zostanie obniżone w swojej maksymalnej głośności w przedziale od 0 do ustawionej wartości progowej, czyli minus 40 decybeli. I tutaj ta wartość obniżenia poziomu głośności dokładnie jest na poziomie 12 decybeli. Inaczej mówiąc, jeżeli poza wartość progową minus 40 decybeli głośność osiągnie poziom 12 decybeli, to zostanie ona zredukowana do 1 decybela, przez co ogólny poziom tej ścieżki dźwiękowej, gdy korzystam z mikrofonu, zostanie zredukowany o 12 decybeli. Można powiedzieć, to audio stanie się takie bardziej skondensowane, tłuściejsze, ale cała ścieżka będzie cichsza. No i dlatego mamy ten efekt ściszenia tła muzycznego. O tym, jak kompresor szybciej nam ściszy to tło dźwiękowe, albo ile sygnału głośnego zdąży przepuścić, o tym decyduje parametr ataku. I ten parametr ataku ustawiony jest na poziomie 5 milisekund. 5 milisekund to jest 0,005 sekundy. Normalny człowiek może sobie wyobrazić, ile to jest 0,1 sekundy, ile to jest 0,01 sekundy, ale 0,005 sekundy to jest naprawdę bardzo krótki, błyskawiczny wręcz można powiedzieć odcinek czasu. A więc reakcja kompresora jest błyskawiczna. Kolejny parametr to odpuszczenie. Odpuszczenie ja sobie tutaj ustawiłem na wartość 500 milisekund. 500 milisekund równa się czasowi pół sekundy. No już każdy z Was może sobie wyobrazić, ile to jest pół sekundy. I ja to odpuszczenie ustawiłem na takim poziomie, bowiem gdy wygłaszam swoje kwestie do mikrofonu, to czasem zrobię króciutką pauzę, żeby na przykład zaczerpnąć powietrza. I wtedy nie chciałbym, żeby w trakcie tej krótkiej pauzy nastąpiło takie szarpnięcie i od razu podgłośnienie, a za krótką chwilę znowuż gwałtowne obniżenie tła muzycznego. Dlatego też to odpuszczenie ustawiamy stosunkowo dłuższe, żeby pozwolić po prostu na reakcję albo po prostu mieć szansę do powiedzenia po tej krótkiej pauzie dalszej kwestii. I wtedy ogólny poziom tła muzycznego nie wzrośnie na tyle, żeby to razić uszy. A więc te parametry musimy sobie dobrać. Kolejny parametr to zysk na wyjściu. Ja tutaj nie musiałem podnosić głośności na wyjściu tej ścieżki dźwiękowej z tego względu, że można powiedzieć, oba źródła sygnałów dźwiękowych, głośności obu źródeł mam ze sobą zbalansowane mniej więcej na jednym poziomie. Z taką samą głośnością mówię do mikrofonu i z taką samą maksymalną głośnością odtwarza mi się tło muzyczne. A więc to powinno być dla Was chyba już bardziej takie jasne, zrozumiałe. I najważniejsza rzecz, żeby ten efekt auto-duckingu na żywo automatycznie się kreował w OBS-ie, musimy sobie obowiązkowo wybrać źródło poboczne.
A tym źródłem pobocznym, no to jak tutaj jest napisane, jest mikrofon. Przecież to z mikrofonu jako drugiego źródła audio korzystam i w oparciu o to, jak korzystam z tego mikrofonu, tak zostaje kształtowane przy pomocy kompresora tło muzyczne. Myślę, że teraz to, co Wam przekazałem, będzie dla Was bardziej zrozumiałe i oczywiste i być może będziecie mogli z, można powiedzieć, z jakąś rozwagą i pełną świadomością podchodzić do tego zagadnienia, a nie tylko wzorować się na poradnikach, na przykład obcojęzycznych, zamieszczanych w sieci, których po prostu kopiujemy sobie, tak można powiedzieć, bezmyślnie ustawienia, jakie tam są proponowane. Chodzi mi o ustawienia kompresora. Róbmy to bardziej świadomie, wybierajmy bardziej świadomie utwory, które będą nam odtwarzane w tle, a wtedy ten efekt auto-duckingu będzie na jeszcze wyższym poziomie. No i tym stwierdzeniem zakończę ten swój dzisiejszy poradnik, no bo teraz już, prawdę mówiąc, wiecie, jak sobie przy pomocy OBS-a taki efekt auto-duck stworzyć. No a teraz już powolutku pożegnam się z Wami. Tradycyjnie na koniec zaproszę Was do odwiedzania mojego kanału na YouTubie. No i co? I dziękuję za uwagę i poświęcony czas.